Hej wszystkim! Wiele dziś słyszy się o czerniaku. To bardzo agresywny i niebezpieczny rak skóry. Jest śmiertelny, jeśli nie zostanie szybko zidentyfikowany. Jako, że jestem ruda i mam jasną skórę, jestem w grupie ryzyka, dlatego byłam wczoraj u dermatologa, żeby sprawdzić, czy wszystko jest okej. Powiedział, że pieprzyki, które mam na szyi i wszystkie inne są niegroźne, ale muszę oglądać swoją skórę co miesiąc, żeby wiedzieć, czy nie pojawiły się żadne nowe i czy tamte się nie zmieniły. Pokazał mi też, jak badać swoją skórę i teraz ja chcę pokazać wam, jak to robić, żebyście nie musieli się stresować tak jak ja. Jest ze mną mój kolega Dawid. Siema. On będzie sprawdzać swoją skórę, a ja, czy niczego nie pokręci. Dawid, zaczynamy od twarzy. Usta, uszy i oczy też. A czego ja w ogóle szukam? Szukamy wszystkich znamion, pieprzyków i narośli na ciele, żeby sprawdzić, czy są okej. Czerniaki to najczęściej nowe znamiona, ale mogą też powstać na już istniejących. Główne cechy czerniaka zawierają się w skrócie A, B, C, D, E. Łatwo to zapamiętać. Oto asymetria. Na przykład twój pieprzyk jest idealnie okrągły i nagle zaczyna zmieniać kształt. Rośnie tylko po jednej stronie. B to brzegi. Mówi się o tym, że brzegi są rozlane. W zwykłym pieprzyku są gładkie, w czerniaku stają się poszarpane i nieregularne. C to czerwony lub czarny, niejednorodny kolor. Kiedy zmienia się z jasnobrązowego na czarny lub kiedy pojawia się czarny lub czerwony, albo kiedy ma kilka kolorów naraz. D oznacza, że zmiana jest duża. Jeśli masz znamie większe niż 6 mm, powinieneś skonsultować się z lekarzem. Sprawdź, czy rozmiar twojego pieprzyka nie jest większy niż średnica ołówka. Jeśli tak, to już jest duży. Ale pamiętaj, czasem 1 mm to już czerniak, więc sama wielkość nie jest najważniejsza. Na końcu w naszym alfabecie jest E, czyli ewolucję. To oznacza, że znamie się zmienia, rośnie, na przykład unosi się, pęka, krwawi. Często, kiedy czerniak rośnie, po prostu swędzi. Zawsze trzeba to sprawdzić. Okej, twarz okej? Teraz usta. Serio można mieć czerniaka w ustach? Tam się przecież nikt nie opala. Tak, można. Jak wiesz, palenie papierosów nie pomaga zdrowiu. Najlepiej oglądać usta przy wieczornym myciu zębów. A skoro mówisz o opalaniu, pamiętajcie, że bardzo groźne jest solarium. Osoby, które opalają się na solarium, są o 20% bardziej narażone na rozwój raka skóry. Dobra, teraz musisz poszukać guzków. Na gładkiej skórze może pojawić się mały guzek, około milimetra, ale jest bardzo groźny, więc nie wolno go ignorować. Czerniak jest groźny, ponieważ rośnie w głąb skóry. Jeśli będzie głębszy niż 1 mm, to znaczy, że przedostał się do naczyń krwionośnych i może się rozsiać po całym organizmie. Wtedy już jest bardzo trudno go wyleczyć. Jeśli jest mały i płytki, masz 90% szans, że po wycięciu będziesz całkowicie zdrowy, więc warto zainwestować trochę czasu i sprawdzać skórę. Mam nadzieję, że każda krosta nie jest czerniakiem. Oczywiście, że nie. Kolejna rzecz do sprawdzenia to włosy, a właściwie to, co pomiędzy nimi. Najlepiej przejechać po nich rękoma. Jeżeli masz dłuższe włosy, możesz użyć suszarki albo szczotki. Możesz też poprosić kogoś z rodziny, żeby sprawdził twoje włosy z tyłu. No dobra, chyba nic nie ma. Czas na tuf! Trzeba się sprawdzić z przodu, z tyłu i pod pachami. Zwróć szczególną uwagę na górne i dolne partie pleców. Plecy to najczęstsze miejsce rozwoju czerniaka u mężczyzn o jasnym kolorze skóry. Słabo. No tak. Jak tylko robi się cieplej, ściągacie koszulki, a przecież żaden z was nigdy nie zastosował kremu z filtrem, wychodząc z domu. Tymczasem szok dla skóry wystawionej na słońce po tylu miesiącach zakrycia jest ogromny. Zawsze można iść na solarium. Solarium jest jednym z głównych przyczyn występowania czerniaka. W wielu krajach jest zabronione dla osób poniżej 18 roku życia. Polscy lekarze uważają tak samo. Dlatego solarium to głupi pomysł. Teraz nogi. Nie wiem, czy to cię pocieszy, ale u kobiet czerniak najczęściej pojawia się właśnie na nogach. Także też nie jest łatwo. Trzeba obejrzeć stopy, przestrzenie między palcami. Bardzo dokładnie. Trochę to dziwaczne, ale okej, już sprawdzam. Shaka tak, woosh, shaka tak, shaka tak, shaka tak, shaka tak.
teraz jeszcze obszary intymne ciała. Do tego potrzebne jest lusterko. Trzeba się porządnie zbadać. Nie omijamy tych części. No ale wszystko? Tak, wszystko. Teraz ja powiem, jak zabezpieczać się przed czerniakiem, a on wróci, jak skończy. Tak jak już mówiłam, nie korzystajcie z solarium. Używajcie wysokich filtrów przeciwsłonecznych, zwłaszcza na początku lata, kiedy skóra nie jest przyzwyczajona do słońca. Noście okulary przeciwsłoneczne, nakrycia głowy, a także koszulki. Najlepiej w ogóle nie siedźcie w pełnym słońcu w godzinach od 11 do 16. Zrobione! A wszystko w porządku? No spoko. Okej, jeszcze ręce. No ale już sprawdzałem ręce. No tak, wszystko okej. Okej, Kamila, wszystko sprawdzone, chyba wszystko ze mną w porządku. Czyli całkowite sprawdzenie skóry, oprócz tego, czego nie mogliśmy pokazać na filmie. Dobra robota, Dawid, dzięki. Polecam się na przyszłość. Lekarz-dermatolog wykorzystuje do badania dermatoskop i całe badanie trwa jeszcze krócej, więc warto co pół roku się przebadać profesjonalnie. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o czerniaku, wejdźcie na stronę www.akademiaczerniaka.pl. Tam znajdziecie krótki quiz, dzięki któremu w kilka minut sprawdzicie, czy umiecie rozpoznać czerniaka. Wpadnijcie też na Facebooka kampanii Znamię Znamię, gdzie znajdziecie ulotki i plakaty akcji. Te materiały powinny też być w waszych szkołach. Siemaneczko. Cześć.